zdrowia. 30 lat temu, dokładnie 30 lat temu, no rozpadł się mur berliński. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No rozpadł się mur berliński, no w takim sensie, że setki tysięcy ludzi wyjechało do... poszło w zasadzie do Niemiec zachodnich, biuro polityczne komunistycznych świń Centralnego Komitetu po prostu już odpuściło. No wiadomo, że to było po czerwcu 80 roku w Polsce. Wiadomo, że Niemcy ze wschodu uciekali na potęgę przez Węgry. No, oni uciekali przez lata, tak? Ten mur jednak berliński był zbudowany po to, żeby trzymać ludzi w niewoli. Dużo kretynów Amerykanów właśnie mówi, że mur pomiędzy Meksykiem a Ameryką to jest murem berlińskim. No tyle tylko, że jest zasadnicza różnica. Mur na granicy meksykańskiej to jest bardziej taki mur chiński niż mur niemiecki, bo mur niemiecki w Berlinie to pilnował, żeby nikt nie wyszedł, a meksykański, a amerykański z Meksykiem czy chiński to pilnował, żeby nikt nie wszedł. No ale w każdym bądź razie dużą rolę w tym, tak jak i w Polsce. W Polsce dużą rolę odegrał powiedzmy Kościół katolicki. No to w Niemczech odegrał no zbór protestancki, luteranie. No ale to też tak dużo się nie zmieniło, no bo patrząc na Merkel, no to ona była córką pastora luterańskiego, który teoretycznie tam no walczył o tą wolność, no ale wybrano ją, ona była w partii komunistycznej, w tym kołchozie, nie kołchozie, komsomole, tak? No, czy jakkolwiek tam się u Niemców to nazywało. No i została wybrana na głowę Niemiec po tylu latach, także to wszystko było ustawione, no ale czym jest zagadnienie? Zagadnienie jest Stasi, tak? Stasi to jest ten Urząd Bezpieczeństwa, to jest takie KGB niemieckie. No i te 30 lat temu, no to dużo się działo przed 30 laty. Ta wschodnio-niemiecka policja, Urząd Bezpieczeństwa, no to rozumieli, no tak jak w Polsce też rozumieli, że jednak Kościół i religia jakoś spełnia, czy jest spójna dla społeczeństwa, no i że reprezentuje jakąś siłę opozycyjną, jakąś no w systemie socjalistycznym to komunistycznym jest tylko jedna jedyna partia, jest jedna jedyna słuszna linia polityczna, nie ma demokracji, tak, nie ma demokracji, bo nie ma opozycji, tam nie ma kto z kim rozmawiać, jest tylko socjaliści, jedni mogą być mniej czy bardziej, są frakcje, albo się zabijają nawzajem, albo eliminują nawzajem, ale wszyscy mówią mniej więcej tym samym komunistycznym, socjalistycznym językiem. W latach, powiedzmy, tych stalinowskich, 1950 lata, w 1954 roku Stasi to właśnie zrobiło agencję Wydział 24. Zrobili Wydział 24. No a to było wszystko inspirowane na przykładzie sowieckim. Ci stalinowcy to jednak wszędzie robili te same plany, tak? Wchodzili czy do Polski, czy do Rumunii, czy do Niemiec Wschodnich. Brali ludzi tam z tego tak zwanego proletariatu. Szukali tam jakichś parobków, robotników, czy ludzi, którzy byli bardzo zdenerwowani w czasie wojny, czy przed wojną, całym tym systemem, no i deklarowali się w kierunku socjalizmu. No i wielu z nich, tak samo jak i w Polsce, było jednak żydowskiego pochodzenia w Polsce. No w Niemczech tam dużo się nie przetrwało, no ale dużo było po prostu tych zawziętych komunistów.
No i oni zrobili ten Wydział 24, no i wysyłali go, ich do Poczdamu na takie półstudia. To było to samo, tak jak w Polsce nie matura, lecz chęć się raz zrobi z siebie oficera. No i żeby osłabić całe tą siłę wiary, religii i tak dalej, no to oni w zasadzie wsadzili szpiegów gdzie tylko mogli, nie tylko wśród tych wiernych, ale wśród klerów, wśród pastorów, wśród tych studentów, którzy szli do seminarium, żeby się uczyć. No wszędzie tam, gdzie mogli, no to wsadzali. Przypadek był taki Frank Stolt, to no jako młody chłopak, no to oglądał bardzo dużo filmów szpiegowskich, no i denerwował go cały ten socjalizm, rozmawiał tam z ludźmi z zachodu w Berlinie Wschodnim, no i kombinował jak uciec, no ale jak mu się nie udało uciec, no to jak go złapali, no to zaczął pracować dla Wydziału 24. No i pierwsze, co kazali mu zrobić, no to iść, zostać pastorem i pójść do seminarium na uczelnię, do seminarium i się uczyć. No i właśnie tak zrobił. A Aleksander Radler, no to był, studiował właśnie teologię w Niemczech Wschodnich, miał austriacki paszport, no i pracował dla Stasi, no i właśnie rozpracowywał ludzi w Berlinie, sprawdzał, którędy ludzie starają się uciekać, pilnował tych miejsc ucieczkowych, także oni wszystko w zasadzie było kontrolowane. No komuniści jednak pilnowali. No i później ten Radler, no to został pastorem i profesorem, no i w nagrodę wypuścili go do Szwecji, no i w Szwecji tam część tych uciekinierów z Niemiec Wschodnich, która tam trafiała, no to szpiegował wśród nich i wysyłał wszystkie wiadomości na ten temat. Taki był Gerd Bambowski, to był, no był takim też pastorem, takim dosyć, można powiedzieć, rozrywkowym. Pracował dla ruskiego KGB, no, ale pracował też dla Wydziału 24. No i w zasadzie to przefiltrował, wsączył się w te wszystkie zachodnie instytucje charytatywne, religijne i tam kościelne i pastoralne i zborowe, które w zasadzie on importował te wszystkie Biblie Niemiec Wschodnich, no ale to wszystko było kontrolowane, oni wszyscy pilnowali, gdzie te Biblie idą, kto je odbiera, kto bierze, także te wszyscy odbiorcy, no to byli w zasadzie pilnowani, przy okazji pieniądze na tym były robione, no a jeszcze Stasi dawało wszystkie te informacje, powiedzmy, do KGB, jeżeli część z tych Biblii trafiała tam do Związku Radzieckiego, no i wszyscy wiedzieli, co się dzieje, tak, także to przykre jest, no po prostu 1989 rok, tak, 30 lat temu, czyli no i wcześniej, no to jedno wielkie oszukaństwo, to po prostu społeczeństwo, szpieg na szpiegu, oszukaństwo, no i nic się z nimi nie dzieje, tak, nic im nie zrobili, tak samo jak i w Polsce nie zrobili, nikt nie rozliczył tych bandziorów na tych komendach. Pastor szpieg był też Jürgen Kapiske, to on był w zasadzie dziennikarzem, który pisał dla właśnie gazety tych religijnych, jeździł w sumie naokoło Europy, no i zbierał informacje, dawali mu te możliwości wyjazdu, dawali mu płacy i tak dalej, no ale szpiegował. No i on pokazał Stasi, jak
Niemcy Wschodnie mogą wykorzystać te kontakty międzynarodowe. On włączał się do całego tego Charter 77, czyli tego w Czechosłowacji. No i szpiegował dla nich. Pod koniec, kiedy już cały ten Niemcy Wschodnie upadały, no to nawet pisał dla amerykańskiej gazety. No ale najbardziej ważnym człowiekiem był pułkownik Joachim Wiegand. Joachim Wiegand, no on prowadził ten Wydział 24. No i on w zasadzie to powiedział, że cały ten wydział, no całe te Stasi, cały wszyscy ci ubecy, no to mieli jedno podejście do tego. Tak, pozwolimy tym luteranom, niech sobie śpiewają, pozwolimy tym luteranom, niech się modlą, ale nie pozwolimy im, żeby się wtrącali do polityki. No i w zasadzie to było ubeckie, bandyckie wykorzystywanie społeczeństwa. To jest straszne, straszne, smutne. No i smutne jest to, że oni właśnie wyłuskiwali cywili, rekrutowali najróżniejszych ludzi, wpuszczali ich właśnie do seminariów. No i to jest to samo, co w Polsce, tak? To jest po prostu, to jest zostało przesiąknięte tymi bandziorami, którzy udają powiedzmy uczciwych. No i oni ciągle no, przychodzili albo za pieniądze, albo jak z jakiegoś tam wpadli. No, teoretycznie jedyne miejsce w tych w Niemczech Wschodnich, no to były właśnie te zbory protestanckie, luterańskie w latach 1980, które ludzie tam przychodzili, martwili się tam o środowisko, o pokój na świecie, czy prawa ludzkie. Ale jednak większość tych miejsc, tych grup, no to była szpiegowana. To była szpiegowana, mieli tam pełne wstawki. Część z tych ludzi, no to walczyła, czy była szpiegami, dlatego że wierzyła w socjalizm, no ale większość to jednak robiła to, bo chcieli jakieś osobiste wynagrodzenie. Chcieli wynagrodzenie, no to tak jak powiedzmy Wałęsa, tak? Taki sam bandzior i zdrajca, no i kto mógł przypuszczać. Dużo właśnie tych pastorów, no to donosiło nawet, pisało ci młodzi księża, którzy tam coś pisali, i oni czytali ich te najróżniejsze papiery, nie papiery, czy cokolwiek tam było wymagane, no to część z tych zdegenerowanych pastorów, profesorów, kiedy donosiła do Stasi, do tej ubecji, no to podkreślała, gdzie mogą znaleźć ich jakieś takie miękkie podbrzusze, tak? Także, że po prostu pracowali jako grupa rozpracowywująca następnych. Także, że jedni degenerowali drugich, degenerowali trzecich, po prostu zmuszali. No, ułatwiali Urzędowi Bezpieczeństwa, tym wszystkim socjalistycznym policjantom, milicjantom, można powiedzieć, zdobywanie następnych rekrutów. Także ten Wiegand, on widział, co tam się dzieje w tej Berlinie Wschodnim, co się dzieje w tym Niemczech Wschodnich. No i donosił ciągle, opisywał, co się dzieje wśród tej rzeczy religijnej, wśród tych biskupów, pastorów, ludzi w zborach i tak dalej. No ale jednak w listopadzie 1989 roku te wszystkie reformy, które
które ludzie żądali, były za duże. No i w zasadzie cały ten rząd komunistyczny był za sztywny. No i oni się przekonali, że w zasadzie lepiej będzie, żeby oni zostali w służbie. No i przesunęli się, tak? Tak jak w Polsce ta ustawka w Magdalence nic w zasadzie nie zmieniła. Powsadzali swoich starych ubeków, powsadzali swoich starych wojskowych, powsadzali swoich ludzi wszędzie. A proletariat, ludzie pracujący miast i wsi zostali wykolegowani. Merkel w Niemczech została kanclerzem Niemiec. Rozpierdzieliła całe Niemcy teraz właśnie przez tę falę tą muzułmańską. No, niby córka pastora, który przyjechał z Niemiec z Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich. No ale to wygląda na to, że to jest ten sam syf kiła i mogiła, no, że jednak te starzy komuniści wykolegowali cały naród, tak jak w Polsce po PRL-u, to tak samo w Niemczech po NRD. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Subskrybuj, pisz opinie, pisz listy i do następnego codziennego filmiku z demonetyzacją.